29 dzień października 2019 roku, 17 kolejka Polskiej Hokej Ligi. Witamy Państwa z lodowiska Tortor i zapraszamy na pojedynek KH Energii Toruń z GKS-em Tychy. Arcytrudne zadanie dla będącej bezsprzecznie w kryzysie drużyny z Torunia, bo dziś rywalem Stalowych Pierników jest aktualny mistrz Polski oraz lider tabeli GKS Tychy. Zobaczymy, czy to będzie jakikolwiek atut drużyny z Torunia. Teraz szansa, Michał Kalinowski. Na pewno nie będzie to się zdarzało co chwila. Proszę bardzo, tutaj o, szybka kontra. I znowu trzeba, bardzo ładny pierwszy strzał z pierwszego krążka do Łęga. Bardzo dobry atak ciałem w wykonaniu Jaworskiego. No kolejna sytuacja Michała Kalinowskiego. Jest w końcu! Wykorzystał to Michał Brawo, Kalinowski! Brawo Michał, no do trzech razy sztuka, tak? Można powiedzieć. Niestety przegraliśmy pojedynek. O, no... Tutaj troszeczkę nierozważna, można powiedzieć, zachowanie Patryka Zbyśnego. O, kolejne piękne podanie do Bartka Fraszki. 3 minuty do końca pierwszej tercji tego pojedynku. Będą to Torunianie. Rzut karny. No i sam Fraszko, drodzy Państwo, zobaczmy. Fraszko czy Murej? Fraszko niestety nie trafia Toruniani. Jest bramka dla gospodarzy. Nie udało się z rzutu karnego, ale udało się kilkadziesiąt dokładnie sekundy później. Nie ukrywam, jesteśmy tutaj w bardzo dobrych nastrojach po pierwszej części tego pojedynku, bo to prowadzenie Torunian i ta gra gospodarzy no daje nam nadzieję na bardzo ciekawy pojedynek. Witamy Państwa ponownie z lodowiska Tortor w Toruniu. Zapraszamy na drugą tercję pojedynku Energii Toruń z mistrzem Polski GKS-em Tychy po pierwszych 20 minutach. Miła dla kibiców w Grodzie Kopernika niespodzianka, bowiem gospodarze tego meczu prowadzą z GKS-em Tychy 2-1. Wysoko w tercji, ale niestety nie otrzymaliśmy krążka, niebezpieczna sytuacja. Myślę, że no, można tutaj trochę mieć uwag do Patryka Speśnego. Kolejny kontratak drużyny toruńskiej, 3-1, bardzo ładne zagranie. Zagranie krążka do tyłu, troszeczkę za łatwo Tyszanie stwarzają sobie te sytuacje, za dużo mają miejsca w środku, za dużo tych strzałów oddają jeszcze kolejny raz. No i znalazł gdzieś tam drogę do bramki Torunian, Komorski. Właśnie, jeszcze raz, piękne podanie w tej chwili, no nic, tylko można przyklasnąć, to jest zagranie niczym z KHL-u, z NHL-u. I w dalszym ciągu widzimy Torunian z wielkim zaangażowaniem, tak jakby ten mecz zaczynał się, jakby to, no nie wiem co mam w tym momencie powiedzieć, no po prostu ręce opadają, strzelamy bramki, stwarzamy piękne sytuacje, a tutaj jeden prosty błąd, zawodnik niepokryty pod bramką, strzał z linii niebieskiej, Speśny leży. Zobaczmy raz jeszcze. Proszę bardzo. No gdzie byli nasi obrońcy? Jeszcze jedna, no niestety tutaj zgubił toruński zawodnik krążek, a zgodnie z zasadami jest. No tutaj wiele osób na trybunach widziało ten krążek w bramce, ale cały czas jednak górą Tyszanie. No niestety chyba ta tercja zakończy się wynikiem 4-3 dla drużyny tyskiej. Szkoda, wielka szkoda, bo Torunianie tak jak w pierwszej tercji włożyli dużo serca, pokazali naprawdę kawał pięknej gry, zdobywali bramki bardzo ładne, wypracowane, a tak jak już wspominaliśmy, obrońcy toruńscy robią prezenty napastnikom drużyny tyskiej. Witamy Państwa ponownie z lodowiska Tortor w Toruniu. Przed nami ostatnia tercja pojedynku Energii Toruń z GKS-em Tychy. Jak na razie mistrzowie Polski lepsi od Torunian o jedną bramkę. Z Adrianem Jaworskim. Zieliński, koszmarny błąd Zielińskiego, a Rzeszutko
że Szutko po prostu dograł do kolegi rewelacyjnie i mieliśmy naprawdę ogromne szczęście. No właśnie, zostało 12,5 minuty i tak jak mówimy, tych sił, żeby im wystarczyło. Mroczkowski! O, niestety. Bramka dla GKS-u tych. No, szkoda, bo Torunianie cały czas mają inicjatywę, szukali tej czwartej wyrównującej bramki, a tutaj Mroczkowski bardzo łatwo wjechał do środka i pokonuje Patryka Speśnego. Traszko też wspominał tutaj w rozmowie, że musimy się wystrzegać, grać konsekwentnie. No, że Szczechura tego nie trafił do pustej bramki, to naprawdę. Komorski bardzo sprytnie chciał to no i niestety zrobić. Kolejna bramka strzelona z środka przed bramką. Nieupilnowany zawodnik. No i niestety obraz gry zmienił się no bardzo na naszą niekorzyść i wynik także. Myślę, że wynik, który jest na tablicy w tej chwili, no nie pokazuje tego obrazu dzisiejszego meczu, ale proszę zobaczyć. Znowu kolejny raz nieupilnowany Komorski sam przed bramką. Niestety i niedosyt, bo o takim można dziś mówić, zasłużona wygrana GKS-u Tychy, ale rzeczywiście przez kilkadziesiąt minut tego spotkania Torunianie dali nam nadzieję, że dziś tutaj może być pięknie w Toruniu, że może być niespodzianka, przełamanie, a ostatecznie bez punktów po raz kolejny Torunianie. I to jest moment rzeczywiście na głębszą refleksję i analizę, bo to jest czas, że trzeba naprawdę wyciągnąć wnioski. Dziękujemy bardzo Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Hokejowa reprezentacja Polski wraca do gry. W dniach od 8 do 10 listopada podopieczni Tomasza Waltonena zmierzą się w Gdańsku z Węgrami, Włochami i Japonią w turnieju EIHCO Puchar Niepodległości. Bilety już od 12 zł do nabycia na stronie internetowej eventim.pl.